Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Ostatnio pokazywaliśmy wam ten zestaw z serii Elfy, przygoda smoka wody, a dzisiaj będziemy go budować. Także zapraszamy, już zaczynamy. Najpierw zbuduję figurkę naszego elfa. Nazywa się ona Najda i jest to elf wody, wodny. Napiszcie mi, czy w ogóle znacie tę serię i tę bajkę. Tak ona wygląda. Ma takie biało-niebieskie, biało-błękitne włosy, niebieską sukienkę i takie oto buciki. I właśnie jej przyjacielem jest ten smok wody. Główny bohater tego zestawu. To jest właśnie elfica Najda. I teraz przechodzimy do samego smoka. Zrobię dla was przyspieszenie, żebyście się nie zanudzili. Przykleiłam już naklejki, jak widzicie. Jak widzieliście, trochę mi to zajęło, ale cały zestaw jest już gotowy. Zaczniemy od tego domu. Mamy tutaj stoliczek z kosmetykami, z perfumami i pudrem w kształcie muszelki. I tutaj mamy takie małe szufladki, takie schowki. Nie wiem, jak to nazwać, ale tak to tutaj działa. Mamy taki mechanizm, to się otwiera. Mamy szczotkę, a to jest nasza elfica. W ręku ma taką mapę. Napiszcie mi, czy wiecie, gdzie ona się wybiera, ponieważ ja nie wiem. I teraz przyjrzymy się głównej części, najlepszemu elementowi tego zestawu, czyli smokowi. Wygląda bardzo ładnie. I zobaczcie, że trochę się rusza, można nim ruszać. Tutaj rusza się mu szczęka. Ruszają się też skrzydła z diamencikami u góry i też ruszają mu się nogi. Zobaczcie, że zostało to bardzo sprytnie zaprojektowane. Ten smok jest naprawdę świetny. Podobają mi się te diamenciki i on ma też diamenciki na stopach, na łapach bardziej. Najbardziej mi się ten podoba smok, jest piękny. Napiszcie mi, kto jest waszym ulubionym bohaterem tej bajki. Czekam na wasze komentarze i napiszcie mi też, dokąd się wybiera Najda, z czego to jest mapa w ogóle, bo nie wiem, a jestem bardzo ciekawa. Czekam na wasze komentarze, kciuki w górę, subskrypcje, do zobaczenia w kolejnym filmie.